20, około godziny pracy na mailu. Lecimy na długą sesję treningową, biceps i cardio. Mamy 10 metrów fizycznych. Odpisuję i krótka drzemka. Wchodzimy do ciemności, ponieważ czas na 20-minutową drzemkę przedtreningową i później atakujemy biceps i cardio. Nescafe, kremę, kofeina. Zdecydowanie najważniejszy element. Zwłaszcza, gdy się trenuje od tej pory pod rzęce. Okej. 10 minut kardio rozgrzewki na rowerku zrobione. Teraz na szybkości pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda siłownia. Ta moja sekretna siłownia, w której trenuję po nocach. Dzięki uprzejmości Pana Mariusza. Boom. Jest naprawdę wszystko, czego potrzebujecie. Dosłownie każdy rodzaj sprzętu, który jest zbędny do treningu siłowego. Brama, suwnica, ławki, pełen zestaw hantli i jakby nie było tutaj maszynki cardio. I wchodzimy do części, boom, bench press, profesjonalna ława do wyciskania. Chłopaki tutaj zajmują się wyciskaniem na klatkę w lidze. Kurczę, nawet nie wiem, jaka to jest liga, aczkolwiek jest to najwyższy poziom w Polsce. Mamy generalnie mistrza, nie tyle, że mistrza Polski, ale chyba właściwie rekordzistę Polski, jeśli chodzi o wyciskanie power bench press. Dobra, na szybko pokazałem Wam mniej więcej, jak wygląda dungeon. Wracam do treningu. Zawsze staram się ruszać, być w ruchu, nie przestawać, przelepszać. Jakby nie było, wyrzucam w ten sposób się do balonie. Możecie się śmiać, ale w niektórych fazach przygotowań, wierzcie mi, że każdy szczegół zaczyna mieć znaczenie i takie wyrzucanie z siebie kalorii przez przestępowanie z nogi na nogę naprawdę ma sens. Zwłaszcza, że nie męczy to układu nerwowego, który jest mega obciążony. Także jeśli możecie stać albo się ruszać, zawsze ruszać się. Jeśli możecie wybierać schody albo windę, zawsze schody. Pamiętajcie, serio, to ma znaczenie. Mamy wpół do pierwszej. Kolejna dwugodzinna sesja treningowa zaliczona, cardio zrobione. Idziemy do domu jeść, bo znowu jest niewesoło. Deficyt kaloryczny jest masakryczny. Jak wygląda posiłek potreningowy? Pepsi Light, zupa z piersią z kurczaczka i co najważniejsze, proteinowy pudding z toppingiem z Cheeriosów, brownie, rodzynek, orzeszków. Generalnie polecam. Jak chcecie przepis, subscribe the channel, wspierajcie Team Natural. Na pewno się podzielę w przyszłości. Obiecuję. Ale fakt jest taki, że niestety nie żartowałem. No serio, czasem tak żyję, często tak żyję. Zwłaszcza, gdy są do przygotowania do zawodów. Powiem Wam, że jest to dziwny widok, gdy widzisz, że ludzie wstają, wychodzą do pracy, a Ty jeszcze nie spałeś. I co gorsza, idziesz biegać tak jak ten pan. Tylko ten pan pewnie właśnie już wstał z łóżka, a ja jeszcze się nie położyłem.
Ale jeśli coś się kocha, to nie jest to problemem, żeby czasami poświęcić się trochę bardziej, trochę zmusić do ciężkiej pracy. I życzę wam to, żebyście odnaleźli sobie taką motywację do działania. Dobra, truchtamy. Robię moje poranne kardio przed snem. To już jest level wyżej niż kardio po przebudzeniu. Okay. A morda się cieszy. Mimo deficytu kalorycznego. Także na razie jeszcze nie jest źle. Będzie gorzej. Ale jestem gotowy. Let's go. Mamy 6:58. Wróciłem z kardio i została mi jeszcze moja tajemna miska proteinowego puddingu z Cheeriosami i z Lionem. Powiem wam, że no cóż, tak wyglądają właśnie dni z mojego życia. Chodzę spać rano, zapierniczam. I'm working my ass off. Dobranoc. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał i że... Kurczę, no tak naprawdę starałem się pokazać wam to, jak wyglądał prawdziwy dzień z życia w przygotowaniach. Było dokładnie tak, razy 7, czyli mamy tydzień, razy 10, 12, bo tyle trwały moje całe przygotowania. I powiem wam, że mam świadomość tego, że praktycznie całe życie jest normowane przez cel, który nam przyświeca, czyli przez to, co chcemy wnieść na scenę. I owszem, ten okres tych 10-12 tygodni wymaga od nas pewnego poświęcenia, ale myślę, że czasem warto dawać siebie więcej i no tak jest w moim przypadku. Po prostu jeśli jest jakaś robota do zrobienia, to wydaje mi się, że jestem killerem i... Nie no, jestem killerem. Oh man! Mariusz, jesteś killerem. Dobra. O co się od was poprosić? Po prostu, jeśli się podobało, to proszę was o kciuki w górę. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał Team Natural i aktywnie pomożecie mi w rozwoju tego kanału, ponieważ Team Natural to nie jest one man show. To nie jestem tylko ja. Fakt jest taki, że dodaję swoje vlogi, ale przede wszystkim chciałbym, żeby Team Natural to było źródło dobrej wiedzy dla wielu ludzi szukających odpowiedzi na temat sylwetkowy i nie tylko. Więc proszę was, powiedzcie mi, co chcielibyście wiedzieć w tym momencie na kanale, jakie merytoryczne kwestie poruszyć. I nie mówię tutaj o pytaniach do Q&A, czyli mówię tutaj bardziej o tym, żeby stworzyć coś w formacie e-booka, coś takiego, gdzie ludzie będą mogli się odnieść, gdzie będą mieli stałą wiedzę, gdzie będą mieli pewny, jasny, dosyć prosty przekaz, coś, co będą mogły bezpośrednio zaaplikować do swojego życia. I chciałbym już po prostu zacząć tworzyć tego e-booka Team Natural. Natomiast po prostu powiedzcie mi, z jakimi zagadnieniami zaczynamy na początek. Co więcej, w description box znajdziecie maila. Wiem, że część z was jest bardzo kreatywna, pisze świetne artykuły, ma świetne pomysły na rozwój kanału i bardzo proszę was, nie wstydźcie się napisać na tego maila. Uwierzcie mi, że razem możemy więcej i kurczę, naprawdę chciałbym, żebyśmy zrobili fajną robotę. Także jeśli możecie, pomóżcie mi, wspierajcie kanał Team Natural. Nie wiem, czy już prosiłem w tej krótkiej wymowie, ponieważ jest to piąte nagranie z rzędu. Nie no dobra, tyle żywił, ale nie pamiętam, czy prosiłem. Subskrybujcie channel, o łapki na pewno prosiłem. Proszę, weźcie łapki w górę. Dobra, bo już mi odbija palma. Wiecie co? Team Natural, Mariusz Czerniewicz. I am out.